niebezpieczna bakteria, czyli chodzi o bakterie w jednym z zalewów Polski. Ogólnie to zadziało się to pod Krakowem i wystąpiła groźna bakteria E. coli, która prowadzi w skrócie do zatrucia pokarmowego. Również ona może doprowadzić was do infekcji, zapalenia opon mózgowych lub sepsy, która prowadzi do waszej śmierci, ale to naprawdę w mega rzadkich przypadkach. Sam staw został oczywiście zataśmowany i zostało odgrodzone kąpielisko, jednak nadal jacyś ludzie potrafią wejść do tej wody. Najgorzej może być, kiedy jakieś młodsze dziecko zdecyduje się wejść, ponieważ jak dobrze wiemy, to dzieci młodsze łatwiej się zarażają od zwykłej osoby w wieku na przykład 20 lat. Lepsze to niż koronawirus.